Szanowni Państwo, w Polsce rodzi się najmniej dzieci od II wojny światowej. Dodając do tego nadmiarowe zgony, widzimy doskonale, że polskie społeczeństwo się kurczy. Za niecałe 30 lat, w 2050 roku, liczba ludności spadnie o 4,5 miliona. To tak jakby z mapy zniknęło całe województwo śląskie. 4,5 miliona. W obliczu ogromnych transferów z budżetu państwa widzimy fiasko, a właściwie brak jakiejkolwiek polityki demograficznej. Kobiety w Polsce boją się mieć dzieci. Boją się mieć dzieci, ponieważ nie wierzą, że będą dobrze zaopiekowane. Bo nie wierzą, że ich zdrowie i życie w razie kryzysu będzie ważniejsze niż klauzula sumienia lekarza. Bo boją się, że obok ich łóżka będzie stał prokurator i lekarz. Bo boją się, że opieka w szpitalu nie będzie wystarczająco dobra, albo że szpital po prostu i lekarz będą za daleko. Boją się, że gdy stanie się coś złego, że gdy urodzą dziecko z niepełnosprawnością, to państwo im w tym nie pomoże, że zostaną pozostawione same sobie. Boją się, ponieważ nie czują się w Polsce bezpiecznie, bo nie czują się, że ich rola jako matki, jako pracownicy będzie do pogodzenia, że nie będą mogły wrócić na rynek pracy. Dlatego mówimy jasno. Aby pomóc Polkom i parom w tym, żeby posiadały dzieci, po pierwsze, przywrócimy i w pełni zrealizujemy dobrą opiekę okołoporodową dla Polek. Po drugie, zakaz aborcji będzie zniesiony. Legalna aborcja, dostępna i bezpieczna. Po trzecie, żadna klauzula sumienia. I co bardzo ważne, płatne urlopy dla ojca i matki, tak by partnerstwo w związku stało się faktem, a nie tylko życzeniem. Pary, które chcą mieć dzieci, powinny dostać od państwa pełne wsparcie i czuć się bezpiecznie. Klęska demograficzna w Polsce jest faktem. 500 czy 800 plus nie wpływa na decyzję o narodzinach kolejnego dziecka. Jest jakimś wsparciem dla rodzin, ale nie motywuje do posiadania dzieci. Młodzi ludzie chcą mieć dzieci, ale chcą mieć szansę łączenia ojcostwa, macierzyństwa, rodzicielstwa z pracą zawodową. Dlatego prowadzimy program, dzięki któremu w każdej gminie powstanie żłobek. Jesteśmy w tym wiarygodni. Za rządów Platformy Obywatelskiej 10-krotnie wzrosła liczba żłobków różnych klubów dziecięcych tworzonych w poszczególnych gminach. Prowadzimy także babciowe, czyli wsparcie dla tych matek, które będą chciały po roku urlopu macierzyńskiego powrócić do pracy. Czy te pieniądze przeznaczą dla swojej mamy teściowej, czy dla opiekunki, to drugorzędna sprawa, ale będą mogły wrócić do pracy, będąc pewne, że ich dziecko ma należytą opiekę. Prowadzimy także program Kredyt 0%, dzięki którym młodzi ludzie będą chcieli pozostać w Polsce, z naszą ojczyzną zwiążą swoją przyszłość, tu będą mieszkać, płacić podatki i zakładać rodziny. Liczba urodzeń w Polsce jest najniższa od czasu II wojny światowej. My tymczasem skupiamy się na tym, żeby przekonać... Bo jestem położną i się rodzą dużo dzieci. Żeby przekonać... Skupiamy się na tym, żeby przekonywać do tego, żeby mieć dzieci ludzi, którzy niekoniecznie chcą ich mieć. Natomiast pary, które bardzo pragną dzieci, ale chorują na niepłodność, są pozostawione zupełnie bez wsparcia. 3 miliony Polek i Polaków to są osoby, które zmagają się z niepłodnością. Koniecznym jest przywrócenie refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro. W ciągu zaledwie 3 lat, kiedy funkcjonował rządowy program wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro, urodziło się 22 tysiące dzieci. Aktualnie około 1,5% dzieci, które rodzą się w Polsce, są dzieci urodzone dzięki in vitro. W państwach, gdzie mamy wsparcie w leczeniu niepłodności, nawet 10% dzieci rodzi się dzięki in vitro. To jest nie tylko konieczność wsparcia osób, które cierpią na niepłodność, ale również doskonałe narzędzie do tego, żeby poprawić demografię. Program refundacji in vitro musi wrócić i wróci. Szanowni Państwo, jako ekonomista mogę powiedzieć jedno. Czeka nas demograficzne tsunami. Już za chwilę, mniej więcej za 13-14 lat, przeciętnie na jedną osobę będącą na emeryturze będą pracować 2 osoby. Dzisiaj to jest niecałe 2,5. Ale tuż za chwilę, bo przecież 23-24 lata do przodu, będzie sytuacja, w której na jedną osobę na emeryturze składać się będzie 1,25 osoby, która będzie zatrudniona i będzie płacić składki. To ogromne obciążenie, a więc pytanie o to, w jaki sposób dla osób, które będą funkcjonować za kilkanaście lat na rynku pracy, jak w wysokim stopniu obciążona będzie praca,
i czy płaca, którą będzie otrzymywać, będzie wystarczająca. Szanowni Państwo, może się okazać, że to nie wiek emerytalny, ten wyznaczony ustawowo, będzie decydował o tym, kiedy na emeryturę będziemy przechodzić, ale tak naprawdę ekonomia i ta konieczność utrzymania siebie w sytuacji, kiedy ta część dotycząca otrzymywanych środków z funduszu, jeśli chodzi o tą część bezpieczeństwa naszego na emeryturze, no niestety będzie niewystarczająca. Mówiąc wprost, to nie ustawa, ale ekonomia zdecyduje o tym, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę. Będziemy przechodzić niestety później. To wszystko sprawia, że programy, które wspierają dzisiaj dzietność, muszą być celowościowo wydatkowane. Pamiętajmy, że dzisiejsze prawie 3,5% PKB, które wspierają dzietność w Polsce, jakoś nie przekłada się na dzietność, jeśli na przykład porównamy to z Czechami, gdzie trochę ponad 2% PKB wydawane potrafi sprawić coś, co jeszcze chwilę temu nazywaliśmy czeskim cudem demograficznym. Twarde dane pokazują, że środki trzeba wydawać celowościowo, w sposób jakościowo prawidłowy, ale dbać również o to, co czeka nas na emeryturze. Zwróćmy uwagę na to również dlatego, że dzisiaj średnio co miesiąc 11 tysięcy nas, Polaków, ubywa. To mniej więcej tak, jakby w skali roku ubyło miasta, jakim jest Rybnik. Proszę sobie wyobrazić, 130 tysięcy ludzi, Rybnik znika z miasta, znika jako miasto z mapy naszych miast w Polsce. To ogromna strata i pytanie o to, jak utrzymać funkcjonujący w oparciu o dzisiejsze zasady system emerytalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.